Archeologia. Proszę pokojniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Pamiętam swój ostatni egzamin na studiach archeologicznych, archeologia miejska. Przepytuje mnie profesor i zadaje pytanie, podaj definicję miasta. A ja odpowiadam, że miasto jakie jest, każdy z nas widzi. Profesor uśmiechnął się pod swoim włosikiem i zapytał, gdzie zapoznałem się z taką definicją. Odpowiedziałem mu, że zapoznałem się na ćwiczeniach o archeologii miejskiej, gdzie doktor, który prowadził te ćwiczenia, podał taką definicję. Natomiast nie powiedziałem mu, że nie zapamiętałem innych definicji związanych z aspektem na przykład społeczno-politycznym, gospodarczym, demograficznym, naturalnym, gdyż te definicje były za długie i zbyt trudne do zapamiętania. Po latach, kiedy przygotowywałem się do dzisiejszego odcinka, trafiłem na publikację tego samego profesora na temat średniowiecznego miasta. Opisuje on Kraków, Pragę i Wrocław. I podaje tam ten profesor, iż niejaki naukowiec Marek Słoń w 2010 roku wydał książkę pod tytułem Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie Środkowej, w której opowiada się za tym, iż dyskusja na temat definicji średniowiecznego miasta jest jałowa, bo miasto jest takie, jak każdy z nas widzi. Zapraszam wszystkich serdecznie na nowy odcinek programu Archeologia nie z tej ziemi. Dzisiaj kontynuujemy cykl Średniowieczne miasto. Obiecuję, że odniosę się do sprawy bardziej merytorycznie niż na egzaminie. Nomen omen. Profesor zaakceptował i zdałem ten egzamin. I w dzisiejszym odcinku podam definicję średniowiecznego normańskiego miasta. Zapraszam do oglądania. Wydaje się, że wszyscy wiedzą, jakie jest miasto, oprócz samych badaczy, którzy nie potrafią podać jednej definicji dla średniowiecznego miasta. Nie jest zresztą to możliwe, gdyż miasta powstawały w różnym miejscu, w różnym czasie i różne procesy prowadziły do powstania tych miast. Jeżeli chodzi o średniowieczne normańskie miasto w Irlandii, jakim dla nas przykładem takiego miasta jest Drogheda, to historyk Bradley podaje definicję dla średniowiecznych miast normańskich Wielkiej Brytanii i Irlandii. Dla niego jest to jednostka osadnicza o gęstej zabudowie, ukształtowanym rozplanowaniem ulic i wzdłuż tych ulic znajdują się działki mieszczańskie. Takie miasto musi mieć kościół oraz rynek. Poza tym normańskie średniowieczne miasto musi posiadać specjalne budowle. Jeżeli posiada trzy z tych specjalnych budowli, które zaraz wymienię, wtedy mamy do czynienia ze średniowiecznym miastem. Do takich budowli zalicza się mur miejski, zamek, katedrę, dom zakonny, klasztor bądź zakon, szpital bądź leprozorium, budynki administracyjne, warsztaty rzemieślnicze, most, wybrzeże, nabrzeże oraz bardzo ważne suburbia, czyli obrzeża miasta. Pamiętajmy, jeżeli trzy z tych, które wymieniłem, zaistnieją, wtedy mamy do czynienia ze średniowiecznym miastem. Drogheda spełnia te warunki z nawiązką. Zapraszam na podróż do wnętrza średniowiecznego miasta. Thank you.
Między rokiem 1180 a rokiem 1300 Normanowie wybudowali prawie wszystkie miasta w Irlandii. Normanowie w Irlandii zakładali miasta na dwa sposoby. Pierwszym ze sposobów to było wykorzystanie osadnictwa wikińskiego. Wikingowie w Irlandii zakładali emporia handlowe, które charakteryzowały się między innymi tym, że miały system obronny w postaci wałów, rowów, palisad, a czasami nawet kamiennego muru miejskiego. Oraz charakteryzowały się tym, że miały zwartą, gęstą zabudowę z ulicami o regularnym rozplanowaniu. W takich miejscach wikingowie zakładali swoje emporia handlowe, a później w miasta przeobrażali je Normanowie. Do takich miejsc zaliczamy w zasadzie główne współczesne ośrodki miejskie, takie jak Dublin, Limerick, Galway, Cork, Waterford, Wexford. Drugim sposobem było lokowanie miasta na tak zwanym surowym korzeniu, czyli w miejscu, w którym wcześniej nie było osadnictwa. Do miast lokowanych na surowym korzeniu zaliczamy Drogheda. Badania archeologiczne wykonane w przeszłości nie wykazały żadnych śladów osadnictwa protomiejskiego wokół lokowanego średniowiecznego miasta. Miejscem, które koncentrowało osadnictwo normańskie, była siedziba rycerska typu Mot. Co to jest siedziba rycerska typu Mot? Otóż jest to wieża, najczęściej wybudowana z kamienia, czasami z drewna, która się znajdowała na szczycie potężnego kopca o kształcie ściętego stożka. Znajdujemy się na terenie kompleksu Milmont. To tutaj miasto Drogheda miało swoje początki. Wieża rycerska typu Mot na szczycie kopca, udokumentowana po raz pierwszy w 1186 roku. Nazwa miejsca wzięła się od młyna, który znajdował się na szczycie. Zastąpił on starszy drewniany zamek i wzmiankowany jest w 1378 roku. W późniejszych latach postśredniowieczu Brytyjczycy założyli tutaj swój wojskowy garnizon i wieża, która wieńczy szczyt kopca, pochodzi z lat 1800-1810 i stanowiła część brytyjskiego garnizonu. To z tego miejsca w średniowieczu zaczynało się i rozprzestrzeniało miasto. Kompleks składał się z wieży rycerskiej, która znajdowała się na szczycie. Kopiec otoczony był rowem oraz wałem. Miał około 20 metrów wysokości i 50 metrów średnicy u podstawy. Połączony był za pomocą drewnianego mostu z podgrodziem. Na podgrodziu zamieszkiwała załoga, która obsługiwała kompleks, a także znajdowały się warsztaty rzemieślnicze oraz stajnie dla koni. Węzłowym punktem komunikacyjnym była przeprawa przez rzekę. Znajdujemy się w miejscu, w którym w średniowieczu był most, po raz pierwszy udokumentowany w roku 1194. Synod Kelt z 1152 roku ustanowił granicę między diecezjami Armagh i Meath wzdłuż rzeki Boyne. Ten fakt postanowił wykorzystać pan miasta Hugh de Lacy i tak naprawdę lokował dwa miasta po obydwu stronach rzeki. Część północna miasta zajmowała około 32 hektary. Główną parafią był St. Peter Church, po raz pierwszy wzmiankowany w roku 1186. Część południowa miasta zajmowała około 13 hektarów. Główna parafia St. Mary Church udokumentowana po raz pierwszy w roku 1201. Miasta formalnie połączyły się ze sobą w roku 1412. Znajdujemy się w północnej części miasta, najwyższy punkt, diecezja Armagh,
I tutaj Hugh de Lacy nadał darowiznę kanonowi augustyńskiemu w postaci parafii i kościoła parafialnego. Jako proces, jeden z procesów kolonizacyjnych, przysłał ze swoich włości z Monmouthshire kler, aby móc obsługiwać parafię zarówno w Drogheadzie i w innych miastach, gdzie takie parafie fundował, Dulig, Navan, Trim. Odbyły się tutaj wykopaliska i one ujawniły nam fundamenty pierwotnego średniowiecznego kościoła. Przebiegał na tej samej osi, na której współczesna bryła. Znajdował się na wschód od tego kościoła. Nawa dziesięcioprzęsłowa oraz prezbiterium, które zostało oflankowane bocznymi kaplicami. W chwili obecnej mamy ciekawe płyty nagrobne. Niektóre z nich pochodzą z XVI wieku. Są bardzo zniszczone, ale są to ciekawe zabytki, różne napisy i detale zdobnicze możemy na nich zaobserwować. Posiadamy opis kościoła z 1744 roku. Opis zaczerpnięty z wcześniejszych źródeł i ten opis mówi, iż wieża pierwotnego średniowiecznego kościoła była najwyższą wieżą na świecie, ale runęła w 1548 roku. Obecna bryła kościoła parafialnego St. Peter Church pochodzi z lat 1749-1752. Trzeba dodać, iż źródła potwierdzają istnienie na terenie parafii koledżu, czyli wyższej uczelni, która była prowadzona przez augustyńskich mnichów. St. Peter Church, kościół parafialny. Gdy się przyjrzymy zabytkom, są bardzo ciekawe zabytki znajdujące się przy ścianie północnej kościoła. Są to ociosane kamienie, detale architektoniczne, takich fragmentów jest 9. Proszę zobaczyć, one są bardzo bogato ornamentowane, wzór rozety, a także różne inne wzory roślinne. Tych kawałków jest 8, one są datowane na późne średniowiecze. Także one pochodzą już z przebudówki kościoła. Kościół był sukcesywnie rozbudowywany. Tutaj na przykład ciekawy kamień, być może była to podstawa ścielnicy. Szkoda, że to niszczeje. Mogłoby być lepiej konserwowane, a na koniec ten detal architektoniczny. Jest to ościeże okienne, jest datowane na przełom XII-XIII wieku. Być może, że pochodzi z oryginalnego kościoła. W ten rowek biegnący wzdłuż tego kamienia nanizane było średniowieczne okno, w zasadzie rama okna. Część północna miasta, rynek główny, to tutaj przecinają się dwie najważniejsze ulice. Bryła ratusza z lat 1765-1775, początkowa siedziba Rady Miejskiej, później sąd oraz bank. Główne skrzyżowanie Shop Street, wzmiankowana 1214, St. Lawrence Street na końcu brama miejska, a tutaj, gdzie jest budynek z czerwonej cegły, znajdował się targ, to tutaj pan miasta czerpał swoje profity, wynajmując kupcom powierzchnie handlowe i kupcy w kramach oraz sukiennicach wystawiali swój towar na sprzedaż. Źródła ikonograficzne przedstawiają nam pręgierz oraz tak zwany market cross, krzyż targowy, który znajdował się przy placu targowym. Układ ulic w Drogheadzie od czasów średniowiecza nie zmienił się. Były to cztery ulice równolegle do rzeki, przecięte główną ulicą na osi północ-południe.
Znajdujemy się w południowej części miasta, kościół parafialny St. Mary, najwyższy punkt w tej części miasta. Za nami integralna część zespołu miejskiego Mur Miejski, ale o murze miejskim opowiemy sobie w osobnym odcinku. Tutaj na wzgórzu znajdował się ufundowany przez Hugh de Lacy dla Augustianów z Gloucestershire zespół kościelny. Oprócz kościoła parafialnego w jego skład również wchodził klasztor karmelitanek. Do karmelitanek należał jeszcze St. Nicholas Church, który znajduje się obok Ringbull, znajdował się. A tutaj te ruiny są późno średniowieczne i tylko odrzwia i ościeże są datowane na XII-XIII wiek, mogą być pozostałością po oryginalnym założeniu klasztornym. Widok w kierunku północnym, za kościołem Mot. Kościół parafialny St. Mary Church. Obecna bryła pochodzi z lat 1800-1810. Opuszczamy parafię St. Mary, udamy się w kierunku północnym prześledzić rozplanowanie ulic w południowej części miasta. Jedna z dwóch głównych ulic na linii północ-południe. I tutaj, gdzie widzimy budynki z czerwonej cegły, tutaj znajdował się zamek. Murowany zamek wybudowany w zasadzie zaraz po powstaniu Mot. I z Mot do zamku przeniosła się administracja miasta. Pan miasta Hugh de Lacy tutaj miał swoją siedzibę tak naprawdę. Pub Milmont, mogę polecić to miejsce, bardzo fajny pub. Tutaj też znajdował się zamek, to jest zachodnia część zamku. Pub wziął swoją nazwę od tego oto miejsca, które nazywa się Milmont. I teraz pójdziemy w dół, Pitcher's Hill, w stronę rynku głównego. Rynek główny, Ringbull, tutaj znajdował się ratusz, gdzie jest dom z cegły, obok ratusza rycerska wieża mieszkalna, a w miejscu, w którym przetrwała bryła współczesnego kościoła, znajdował się St. Nicholas Church, kościół karmelitanek, zmiankowany w 1211 roku. Widok w kierunku północnym, most, po obu stronach mostu znajdowały się bramy miejskie, Bridge Gate, rejestrowane w 1301 roku, a tutaj, gdzie jest ten współczesny budynek banku, znajdował się targ. To tutaj kupcy wystawiali swój towar. Ulica St. John Street i St. James Street została przebudowana w 1976 roku. Wtedy to zniszczono tkankę średniowiecznego miasta, zniszczono zabudowę i działki miejskie, a badania, które przeprowadzono tutaj, były niewystarczające. A to jest Barrack Street, ulica, która prowadzi w górę do Mot. Milmont to było miejsce podgrodzia. Udajemy się teraz w dół, Barrack Street, w kierunku centrum południowej części. Tam znajdował się ratusz, targ, wieża rycerska, John Street, James Street, pierwszy raz zmiankowane w 1260 roku.
Tu był targ, most, bridge, gate. Udajemy się do części północnej. Shop Street, 1214 rok. Kolejna ulica, Peter Street. Ufundowana szkoła w 1233 roku na tej ulicy. Dalej Magdalene Street. I mamy w oddali wieżę, pozostałość po opactwie dominikańskim założonym tutaj w 1226 roku. Teraz skręcimy na północ, Sunday Gate, wyjdziemy z miasta i ponownie wzdłuż murów miejskich wrócimy do niego i w kierunku południowym udajemy się wzdłuż murów miejskich, które powinny być po lewej stronie. Skręcamy na zachód, Williams Street, tutaj działki mieszczańskie z 1354 roku. Kolejną ulicą, której statut znamy z 1358 roku, jest Fair Street. Ulica ta prowadzi w kierunku zachodnim i kończy się Fairgate, bramą miejską. Wychodzimy z tej bramy, teraz przez bramę miejską Westgate na główną ulicę. West Street, czyli ulica, która prowadzi ze wschodu na zachód, lokowana w 1206 roku, Tozel, czyli rynek 1407 rok i karczma koło rynku 1521 rok. Wpadamy w St. Lawrence Gate, tutaj mamy szpital ufundowany w 1298 roku oraz Barbakan pierwszy raz wzmiankowany w 1206 roku. Poza murami miejskimi po prawej stronie, bramą St. Catherine's Gate, udamy się na nabrzeże. Tutaj są sklepy rejestrowane w 1354 i 1363 roku. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. A teraz suchar niczym z familiady. Co najczęściej robi załoga okrętu podwodnego? Subuje!